Witam bardzo serdecznie moi drodzy. Mówiliśmy tak wiele na temat wiary, ale dzisiaj chciałbym zaproponować wam temat, który sądzę nie wystarczy nam na jedno spotkanie, a wynika z tego, że podchodzą czasami do mnie osoby, z którymi rozmawiam i którzy mówią mi: "Pastorze, po co bawić się w Kościół? Jeśli ja wierzę osobiście, bez względu na to, gdzie jestem, mogę po prostu zostać w pełni wierzącym, członkiem niewidzialnego Kościoła Bożego, ale tutaj, na Ziemi, spotykać się, jaki sens, jaki cel tego wszystkiego? Chciałbym zatem powiedzieć Wam, w jakich analogiach znajdujemy dzisiaj na kartach Słowa Bożego obraz Kościoła. Czym jest Kościół według Pisma Świętego? Jest wiele analogii. Faktycznie znalazłem ich aż siedem i o nich chciałbym wam powiedzieć przynajmniej częściowo dzisiaj. Pierwsze słowo, które kojarzymy zawsze z kościołem to słowo budynek, prawda? Kiedykolwiek idziemy miastem, dużym miastem, spotykamy jakieś duże budowle, szczególnie z wieżą, wtedy mówimy o kościół. Kościół jest czymś takim właśnie i w Biblii Bóg używa takiego rodzaju określenia. Pozwólcie na to, że za apostołem Pawłem i tam tekstem z pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału i dziewiątego wersetu, zacytuję Wam tekst. Tam czytamy o tym, albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Tak, jesteśmy budynkiem. Ale jaka rola jest w takim razie Jezusa Chrystusa w tym kościele? Dlatego, że aby zrozumieć w pełni, na czym polega Kościół, na czym polega Jego działanie, my musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, moi drodzy. Co Chrystus ma do powiedzenia w tym kościele? Jeśli mówimy o budowli, jest to niezwykle piękne, że Chrystus jest budowniczym. W Ewangelii Mateusza w XVI rozdziale i tam w 18 wersecie znajdujemy słowa, które Jezus mówił do apostołów, a szczególnie kierował je do apostoła Piotra. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. A zatem Chrystus jest budowniczym Kościoła. Nigdy budowniczym Kościoła nie jest, moi drodzy, Człowiek nigdy nie jest nawet święty apostoł, nigdy nie jest żaden wybitny człowiek. Budowniczym Kościoła jest Jezus Chrystus. Ale to jeszcze nie wszystko, kiedy mówimy o Kościele jako budowli. Musimy być świadomi, że Chrystus jest także fundamentem tego Kościoła, bazą, na której Kościół zostaje zbudowany. W liście do Efezjan, w rozdziale drugim, apostoł Paweł mówi tak w 19 i 20 wersecie. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Chyba nie mam słów mojego podziwu i zadowolenia z tym, dlaczego ten tekst szczególnie sobie upodobałem. Wiecie, jeżeli Chrystus jest budowniczym kościoła, to bardzo ważne. Nikt nie staje się elementem w tym kościele, jeżeli Chrystus go nie wybierze, nie postawi, nie zamuruje, w jakiś sposób nie połączy z innymi. Ale jeśli Chrystus jest podstawą, fundamentem, czy tak jak czytałem, kamieniem węgielnym, to wszystko na nim się opiera. I jakżeż to jest ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Nie budujmy na człowieku, budujmy na kościele. Ale to drodzy dopiero pierwsza analogia dotycząca Kościoła. Druga to ta Kościół przyrównany jest do żywego ciała. W dwunastym rozdziale listu pierwszego do Koryntian i tam w 27 wersecie czytamy takie słowa. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Zwróćcie uwagę, że już te teksty wskazują na tym, iż Kościół to zgromadzenie ludzi, a nie jedynie pojedynczy człowiek gdzieś tam w swoim, na swoim miejscu w oddali pozostający. Nie, my jesteśmy zgromadzeniem ludzi. Musi nas być więcej, aby tworzyć Kościół. I zwróćcie uwagę jeszcze na tą jedną rzecz. Jaką rolę w tym ciele, w tym organizmie, w którym powiedzmy, ktoś z nas jest sercem, ktoś inny jest płucami, ktoś inny jest nogami, rękami. Zwróćcie uwagę, te wszystkie elementy mają bardzo ważne znaczenie, ale najpiękniejsze jest to, kim jest w tym symbolu Chrystus. W liście do kolosan, w rozdziale drugim i dziewiętnastym wersecie. Tym razem czytam za starym przekładem Biblii Gdańskiej napisane są słowa, które brzmią, a nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania, posiłek biorąc i wespół swojone będąc, rośnie wzrastem Bożym. Chrystus jest głową. A zatem nie tylko podstawą w budynku, ale głową w ciele, a zatem głównym centrum dowodzenia, głównym centrum zasilania. Stamtąd biorą się wszystkie pomysły. Jakie to piękne, abyśmy umieli się trzymać takiego Chrystusa. Chciałbym, abyście drodzy zapamiętali na razie te dwie analogie budynku i ciała. Bo jeśli będziemy to pamiętali, mówią nam one jednoznacznie, że musi być nas wielu, aby tworzyć kościół. To pierwsze. I drugie, że wszyscy jesteśmy ze sobą spojeni. W budynku każda cegła przylega do drugiej. Nie da się wyrywać cegły ze środka, bo wtedy runie cała konstrukcja. W ciele każdy organ powiązany jest z drugim, ale kierowany przez głowę. Mądre to prawda? I niechaj Bóg da, abyśmy umieli tak to rozumieć i patrzeć na siebie jako element ciała. Boże, jakże jestem Ci wdzięczny za to, że postawiłeś mnie w kościele. Twoim Kościele i że mogę tam trwać stale. Módlmy się w taki sposób do naszego Boga, a wysłucha na pewno. Życzę Wam tego z całego serca. Amen.